Ja zaraz muszę wracać do domu. Och, rozumiem. To co innego. Zaraz cię trochę pochuśtam. Ale dziadku! Mam dosyć czekania. Ja też. I ja. Wow. Biegnijmy na karuzelę. Wszyscy chcą jeździć na karuzeli. Karuzela jest za bardzo obciążona. Zejdźcie wszyscy. Dziadku Świnko, ja byłam tutaj pierwsza. A, bardzo proszę. Możesz wsiąść na karuzelę. Ja też muszę wsiąść. O, dlaczego, Rebeko? Bo niedługo będą moje urodziny. O, no to wsiadaj. Ja! No dobrze. Czy wszyscy są już gotowi? Tak, tak! Stop! Na karuzeli nie ma ani jednego chłopca. Czy teraz już wszyscy gotowi? Ja noszę okulary. Też muszę wsiąść. Każde dziecko stosuje własne przepisy. Ja muszę wsiąść, bo bardzo lubię marchewkę. No, czy teraz już możemy zaczynać? Nie, ja też muszę wsiąść, ponieważ umiem robić o tak. Przyszła mama Świnka. Co tu się dzieje, dziadku Świnko? Ja nie wiem. Zasady obowiązujące na placu zabaw są zbyt skomplikowane. Tu obowiązuje tylko jedna zasada. Brzmi ona: każdy czeka w kolejce. Co? Nawet takie maluchy? Nawet najmłodsi. Mamusiu, a bardzo starzy, tacy jak dziadek Świnka? Tacy starzy jak dziadek Świnka także. Na placu zabaw każdy czeka na swoją kolej. Tato Świnko, nie powinieneś mówić takich rzeczy o swoim bracie, a na pewno nie przy dzieciach. To prawda. Wujek Świnka zawsze za dużo zjada na obiad, więc potem zasypia i głośno chrapie. O tak. Pepo, George, zapomnijcie, co mówiłem o wujku. Dobrze, tato. Pepa z rodziną dojechali do domku cioci i wujka Świnki. Dzień dobry, wujku i ciociu Świnko. Witajcie. Witam wszystkich. Witaj, starszy bracie. Wujek Świnka jest bratem taty Świnki. Chloe jest kuzynką Pepy i George'a. Cześć, Chloe. Witaj, Pepo, witaj, George'u. Chcę wam coś pokazać. Czekaj. To jest mój nowy teatrzyk lalkowy. Mój tata go dla mnie zrobił. Wow. Zrobiłam już dwie kukiełki. Te nazwałam Chloe. Halo, jestem Świnka Chloe. A to jest mój tatuś. Wujek Świnka. Witaj, Pepo, jestem wujek Świnka. Chloe, czy George i ja też możemy zrobić lalki? Tak. Chloe maluje lalkom oczy. Narysuję usta. Dobrze. Mam na imię Pepa. George, jaką lalkę chcesz zrobić? Dinozaur. Dinozaura? Głuptas George. Na każde pytanie odpowiada dinozaur. Dobrze. Kukiełka, groźny dinozaur. Chloe robi George'owi lalkę dinozaura. Musi mieć ostre zęby. Proszę, straszny dinozaur. To mama Świnka. A to tata Świnka. Świnka Pepa. Mała Świnka. Pepa i George jadą dzisiaj w odwiedziny do kuzynki Chloe. Dzisiaj odwiedzimy kuzynkę Chloe. Poznacie też nowego kuzyna. Wow. Pepa z rodziną dojechali na miejsce. Dzień dobry. Witajcie wszyscy. Witaj, Pepo i George'u. To jest Chloe, starsza kuzynka Pepy i George'a. A gdzie jest nasz nowy kuzyn? Tutaj jest kuzyn maluszek. Wow. Nowy kuzyn jest nowonarodzonym prosiaczkiem. Och, jaki śliczny. Czy to jest mała dziewczynka? Nie, to jest chłopczyk.
O, szkoda, że to nie dziewczynka. Szkoda. George jest zadowolony, że to chłopczyk. Maluszek jest za mały, żeby bawić się dinozaurem. George, Maluszek nie chce się z tobą bawić. On chce się bawić ze mną. Pepo, dzidziuś jest za mały, żeby bawić się piłką. Jeśli on nie chce bawić się dinozaurem ani piłką, to co może robić? On tylko je i śpi. I nic więcej. Ciociu Świnko, czy mogę podtrzymać maleństwo? Tak, ale bądź bardzo ostrożna. Proszę, weź Aleksandra. Aleksandra? Tak ma na imię dzidziuś, Aleksander. Takie wielkie imię dla takiej malutkiej świnki. Całkiem miły, nawet jak na chłopca. O, co to za zapach? Myślę, że trzeba zmienić Aleksandrowi pieluszkę. To okropne. Pepo, kiedy ty byłaś mała, też nosiłaś pieluszki. Wcale nie. To mama świnka. A to tata świnka. Świnka Pepa. Najlepsza łódka. Kaczki pływają po stawie i wyglądają na bardzo zadowolone. Przyjechali tu też Pepa, George, mama świnka i tatuś świnka. Kaczki chciałyby trochę chleba. Przykro mi, pani kaczko, dzisiaj nie przywieźliśmy chleba. Mamy za to coś fajniejszego. Pepa ma ze sobą swoją żaglówkę. A George przyniósł motorówkę. Nakręcę sprężynę, George. Łódka George'a jest nakręcana. Już, George. Puść łódkę na wodę, zanim przestanie się kręcić. George uwielbia swoją nakręcaną łódkę. Mamo, nakręcisz moją łódkę? Twoja łódka się nie nakręca, Pepo. Łódka Pepy to żaglówka i nie nakręca się jej. Pływa dzięki podmuchom wiatru. Nie podoba mi się ta łódka. Tylko stoi w miejscu. To dlatego, że dzisiaj nie ma wiatru. Może trzeba jej troszkę pomóc. Nadmę się, dmuchnę i twoja żaglówka popłynie. Hurra! Pływa bardzo szybko. Pepa polubiła swoją żaglówkę. Przyszła przyjaciółka Pepy, Suzy, owca. Dzień dobry państwu. Witaj, Suzy. Bawimy się naszymi łódkami. A ja mam motorówkę. Jest nakręcana? Zjada muchy. Ale zjada też moją sałatę. Nie zjadajcie więcej sałaty, dziadka świnki, dobrze? Kupiłam dla was przepyszną kukurydzę. Hej, idziemy. Pepa, George, czy chcecie nakarmić kury? Tak, babciu, bardzo. Hej, kureczki, jedźcie. O, czy to jest domek dla kur? Tak, to jest kurnik. Tutaj kurki znoszą jajka. Jajka? Czy mogę zobaczyć te jajka? Nie teraz, na razie nie ma tu jajek. O. Pepa i George szykują się do snu w domu dziadka i babci. Powiedz, babciu, kiedy będę mogła zobaczyć jajka? Myślę, że rano, Pepo. Skąd będę wiedziała, że jest rano? Neville nam powie, a teraz śpijcie. Dobranoc, babciu. Nadszedł ranek. To Neville! Dziękujemy, że nas obudziłeś, Neville'u. Dzień dobry, Jamajmo, Saro i Vanesso. Czy macie dla nas jajka? Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery jajka, babciu. Dzisiaj na śniadanie zjemy jajka. Dziękujemy, Jamajmo, Saro i Vanesso.
Jajka na miękko gotowe. Hurra! Pyszne. Babciu, twoje kurki znoszą pyszne jajka. Tak, to dlatego, że jedzą pyszną kukurydzę. No i moją sałatę. Dobrze. Nadjeżdża kot Candy w swoim zielonym samochodzie. Ha, ha, zielony to mój ulubiony kolor. Wygrałem! Witaj, Candy! Miau! Witaj, Peppo! Jedzie dany pies w ciężarówce dziadka psa. Pomarańczowy, wygrałam! Witaj, Dany! Witaj, Peppo! Ha, ha. Następny samochód! To Suzy! Cześć! Witaj, Peppo! Tak, George, to niebieski samochód. Wygrałeś! To bardzo głupia gra. Nikt w okolicy nie ma czerwonego samochodu. Jest jeden czerwony samochód, Peppo. Gdzie? A jakiego koloru jest nasz samochód? O, jest czerwony. Wygrałam, wygrałam. Cała rodzina dojechała szczęśliwie w góry. Jak dojedziemy na szczyt, zobaczymy wspaniały widok. Jesteśmy! Hurra! Hurra! Spójrzcie, jaki piękny, radosny widok. Ojej, zaczęło padać. No i gdzie ten piękny widok? Tam jest piękny widok. To jest stoisko z lodami pani Królik. Witam, pani Królik. Witaj, tato Świnko. Cztery lody poproszę. Jakie smaki sobie życzysz? Miętowy, pomarańczowy, truskawkowy i jagodowy proszę. Dobrze. Zobaczcie, co przyniosłem. Lody! Są w naszych ulubionych kolorach. Zgadza się. Zielony dla mnie. Pomarańczowy dla mnie. Truskawkowy, czerwony dla mnie. A Georgia jest... bieski! Dobrze! Nadjeżdża kot Candy w swoim zielonym samochodzie. Ha, ha! Zielony to mój ulubiony kolor. Wygrałem! Witaj, Candy! Miau! Witaj, Peppo! Jedzie dany pies w ciężarówce dziadka psa. Pomarańczowy, wygrałam! Witaj, Dany! Witaj, Peppo! Ha, ha. Następny samochód! To Suzy! Cześć! Witaj, Peppo! Tak, George, to niebieski samochód. Wygrałeś! To bardzo głupia gra. Nikt w okolicy nie ma czerwonego samochodu. Jest jeden czerwony samochód, Peppo. Gdzie? A jakiego koloru jest nasz samochód? O, jest czerwony! Wygrałam, wygrałam! Cała rodzina dojechała szczęśliwie w góry. Jak dojedziemy na szczyt, zobaczymy wspaniały widok. Jesteśmy! Hurra! Hurra! Spójrzcie, jaki piękny, radosny widok. Ojej, zaczęło padać. No i gdzie ten piękny widok? Tam jest piękny widok. To jest stoisko z lodami pani Królik. Witam, pani Królik. Witaj, tato Świnko. Cztery lody poproszę. Jakie smaki sobie życzysz? Miętowy, pomarańczowy, truskawkowy i jagodowy proszę. Dobrze. Zobaczcie, co przyniosłem. Lody! Są w naszych ulubionych kolorach. Zgadza się. Zielony dla mnie. Pomarańczowy dla mnie. Truskawkowy, czerwony dla mnie. A Georgia jest... bieski! Yo, ho, ho! Wszyscy przebrali się za piratów. Wow, ho, ho! A Pedro Kucyk ma strój kowboja. Iha! Ahoj, dzielni piraci! To jest dziadek pies w przebraniu pirata. Witaj, dziadku psie! Witajcie, piraci! Witaj, kapitanie!
kto z was, dzielni piraci, jest gotów na wszystko i chce zostać prawdziwym wilkiem morskim? Czemu on tak śmiesznie mówi? To jest język piratów. Kto chce zagrać w moją piracką grę? Słucham. Czy ta gra jest niebezpieczna? Nie, Pedro. Dziadek Pies obiecał mi, że wszystkie gry będą bardzo bezpieczne. Jednak będą bardzo ciekawe. Kto chce zagrać? Ja! A było to tak. Moje kufry były pełne złota, ale podstępny opryszek je zwinął. Nazywał się Kapitan Hook. Co? Niełatwo jest zrozumieć mowę piratów. Kapitan Hook ukradł moje złoto. Widzicie, że Kapitan Hook to podstępny drań. Domyślacie się już, że ukrywa się pod pseudonimem Dziadek Świnka. Dziadek Świnka! Wasze zadanie to przechytrzyć Kapitana Haka i odzyskać moje złoto. Hurra! Wszystkim dzieciom gra bardzo się podoba. Cześć, Dziadku Świnko! Jesteśmy w drodze! Powodzenia! Powodzenia! Dziadek Świnka i Papuga Poli strzegą skarbu. Niech czarny galeon mknie po falach i szybko wraca! Co to znaczy? Wszyscy do łodzi! Madame Gazelo, jest mi trochę niedobrze. Czy mogę pójść naprzód pociągu? Dobrze, Pedro, możesz przyjść naprzód pociągu. Dum, 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 da, da. Hej! Witaj, Pedro. Chyba źle się czujesz. Czy chciałbyś kierować pociągiem? Tak, bardzo. Nasz pociąg gna, nasz pociąg gna, po torach będzie dal. Piękna jest podróż ta, wysiadać będzie nam żal. To semafor. Tak, jest na naszej liście. Hurra! Dzieci zaznaczają semafor na liście ćwiczeń. Semafor zatrzymał pociąg, aby mógł przejść ktoś bardzo ważny. To pani kaczka z przyjaciółmi. O, wjeżdżamy do tunelu. Och, nic nie widzę. Bo jesteśmy w tunelu. Tunel to ostatnia pozycja na liście ćwiczeń. Hurra! Koniec trasy! Koniec trasy, wszyscy wysiadamy. Madame Gazelo, jak teraz wrócimy do domu? O, Pepo, stąd wyruszyliśmy. Pociąg zatoczył ogromne koło. Bilety, proszę. Pedro znowu zgubił bilet. Pedro, proszę oddaj mi czapkę. Tu jest bilet Pedra. O, znalazłem mój bilet. Coś nieskaczącego. George zrobił wulkan z koszyka. Richard ustawia drzewka, żeby zrobić dżunglę. George układa klocki, żeby były rzeką. Dinozaur! George i Richard zamienili pokój w dżunglę dinozaurów. Wychodzę, jesteście za głośni. Mówię ziemniak. A ja kartofel. Ziemniak! Kartofel! Ziemniak! Deszczowe dni kartofel. Też są bardzo ziemniak. Przyjemne. Kartofel. Można pooglądać ziemniak. Ciekawe kartofel. Programy telewizyjne. Ziemniak! Kartofel! Ziemniak! Kartofel! Mamusiu, ziemniak. George i Richard Królik zamienili nasz pokój w krainę dinozaurów. A kraina dinozaurów jest bardzo głośna. George zaprosił swojego najlepszego przyjaciela, a ja nie mam z kim się bawić. Możesz zaprosić Suzy Owcę, Pepo. Suzy Owca jest najlepszą przyjaciółką Pepy. Czy Suzy naprawdę może do mnie przyjść? Zadzwońmy do niej. Meee,
Dzień dobry, mówi Suzy owca. Suzy, to ja. Czy mogłabyś do mnie teraz przyjść? Tak, Pepo. Mogę założyć mój strój pielęgniarki? Tak, ale przyjdź szybko. Babcia, mama i tata świnka wciąż nie mogą zjeść kolacji. Ta bajeczka wydaje się nie mieć końca. Jestem ekspertem od bajeczek na dobranoc. Bardzo szybko ich uśpię. Pepo, Georgiu, marsz do łóżek. Ale dziadek nie skończył opowiadać nam bajeczki, tatusiu. Ja dokończę opowiadanie. Będę na dole za minutę. No tak, jest chłopiec, fasola, zamek, piękna księżniczka, dzielny rycerz, kucharz, czarodziej i bardzo groźny smok. No i bardzo głodny król. Wszyscy zjedli pyszny obiad i żyli długo i szczęśliwie. Koniec. I urządzili przyjęcie. Zaprosili wszystkich przyjaciół. Dosyć, ja zrobię z tym porządek. Tato świnko. Już prawie usnęli. Dziękuję. Najwyższa pora spać. Musimy skończyć bajkę, mamusiu. Dobrze, szybciutko. Mów, co się stało. Za górami, za lasami, za morzami i rzekami, dawno, dawno temu... Mama świnka bardzo długo nie wraca. Chyba słyszę chrapanie. Może nareszcie Pepa i George usnęli. I odtąd wszyscy żyli długo i szczęśliwie. Koniec. Pepa? George? Mamusia usnęła. Wygląda na to, że to Pepa najlepiej opowiada bajki na dobranoc. No tak, to prawda. Jeździ autobus w koło wciąż. Jeździ autobus w koło wciąż. Cały dzień. Supermarket! Pa! Sklep muzyczny! Pa! Koniec trasy! Chore zwierzęta czekają na wizytę. O, to jest ta smutna rybka, która nie chce jeść? Tak, proszę zobaczyć. Rybka je z apetytem. Och, a w domu nie chciała jeść. Może twoja rybka w domu trochę się nudziła, a dzięki ciekawej podróży apetyt jej wrócił. Aha. Masz, Pepo, zdrową i bardzo szczęśliwą rybkę. Jest śliczna. Dziękuję, pani doktor. Mama świnka, Pepa i George wracają autobusem do domu. Pan byk wraca z naprawioną tubą. Teraz jest jak nowa. Madam Gazela i jej znajomi wracają z zakupami. Widzę, że twoja złota rybka już dobrze się czuje. Tak, jest już zdrowa. Pomogła jej podróż autobusem. Rybka się pluska cały dzień, cały dzień, cały dzień. Rybka się pluska cały dzień, cieszy się. Dzień dobry, skąd wracacie? Byliśmy z rybką u weterynarza. Już jest zdrowa. Ojej, rybka kaszle. Jutro znowu musimy zawieźć ją do weterynarza. Zostawię wam samochód. Nie, tatusiu, pojedziemy autobusem. To zabawne. Dobrze, jedźcie autobusem. Wszyscy uwielbiają jeździć autobusem, zwłaszcza złota rybka. George, to mama świnka, a to tata świnka. Świnka Pepa. Urodziny George'a. Dzisiaj są urodziny George'a. Jest bardzo wczesny ranek. Hmm.
słyszę, że dziś ktoś bardzo wcześnie wstał. Wszystkiego najlepszego, George. George mnie obudził. Ty też budzisz wszystkich, jak są twoje urodziny. To co innego, bo to są moje urodziny. A dzisiaj są urodziny George'a. O, wszystkiego najlepszego, George. To prezent dla ciebie, George. Dinozaur! Byłam pewna, że to będzie jakiś dinozaur. Ściśnij jego brzuszek. O, przerażający! George, zrobiłam dla ciebie kartkę urodzinową. Czy zgadniesz, co to za obrazek? George nie wie. Chciałam ci namalować obrazek kwiatka. George nie lubi kwiatków. Ale w końcu zdecydowałam, że... Dinozaur! To prześliczny obrazek, Pepo. Tak, ja bardzo ładnie rysuję. Teraz z okazji urodzin George'a pójdziemy w bardzo specjalne miejsce. Hurra! Chodźmy! A gdzie idziemy? Zobaczysz. Cała rodzina przygotowuje się na świętowanie urodziny George'a. Czy jedziemy do cyrku? Nie. A to tata świnka. Świnka Pepa. Badanie wzroku. Pepa i George bawią się z kucykiem Pedro. Skaczą w błotnych kałużach. Pedro pośliznął się i zgubił okulary. Gdzie są moje okulary? Bez okularów Pedro nie za dobrze widzi. George znalazł okulary Pedra. Głuptas, George. Proszę bardzo. Dziękuję. Pedro, dlaczego chodzisz w okularach? Bo muszę. Tak powiedział mój okulista. Co to jest okulista? Mój tatuś jest okulistą. Może zbadać, czy dobrze widzisz. Jak? Zagląda ci do środka głowy? Robi badanie oczu. Zrobi ci takie badanie? Tak, zrób mi badanie. Dobrze. To ciekawe. Zamknij jedno oko i powiedz mi, co widzisz. Teraz widzę George'a. Zamknij oboje oczu. A teraz nic nie widzę. Niczego nie widzi. To bardzo interesujące. Myślę, że potrzebujesz okularów. O, naprawdę? Tak. Pedro, wracamy. Pa, pa, Pedro. Hej. Pa. Mamo, potrzebuję okularów. Co? Pedro zrobił mi badanie. Potrzebuję okularów. Masz zdrowe oczy, Pepo. Nie, mamo. Kiedy zamknęłam oczy, zupełnie nic nie widziałam. Przecież... Dzieci, jutro jest dzień talentu. Co to jest talent? Talent to jest coś, co lubimy i bardzo dobrze robimy. Lubię oglądać telewizję i bardzo dobrze to robię. Zastanówcie się w domu, jaki talent posiadacie. Ja mam talent do grania na gitarze. Przyszli rodzice, żeby odebrać dzieci. Nie zapomnijcie, dzieci, zastanowić się, jakie macie talenty. Pepa i George szykują się do snu. Nie mogę jeszcze iść spać. Nie wiem, co jest moim największym talentem. Myślę, że masz wiele talentów, Peppo. Tak, też tak myślę. Ładnie śpiewam. Witaj, witaj, gwiazdko ma. Dobrze tańczę. Bardzo trudno wybrać, który jest najlepszy, gdy ma się tak wiele różnych talentów. Nie martw się. Jutro rano zdecydujesz. Dobrze. Nadszedł dzień talentów.
Twoje talenty to skakanie, śpiewanie i taniec. Sprawdziłam to wczoraj wieczorem. Ja sprawdziłam, że mój talent to oglądanie telewizji. To wcale nie jest talent, tak powiedziała Madame Gazela. To nie wiem, co robić. Kto pierwszy pokaże nam, jaki ma talent? Dany pies? Gram na bębenku. Umiem jeszcze głośniej. Nie, dziękujemy ci, Dany. Jeździ autobus w koło wciąż, w koło wciąż, w koło wciąż. Jeździ autobus w koło wciąż, cały dzień. Supermarket! Pa! Sklep muzyczny! Pa! Koniec trasy! Chore zwierzęta czekają na wizytę. O, to jest ta smutna rybka, która nie chce jeść? Tak, proszę zobaczyć. Rybka je z apetytem. Och, a w domu nie chciała jeść. Może twoja rybka w domu trochę się nudziła, a dzięki ciekawej podróży apetyt jej wrócił. Aha! Masz, Pepo, zdrową i bardzo szczęśliwą rybkę. Jest śliczna. Dziękuję, pani doktor. Mama świnka, Pepa i George wracają autobusem do domu. Pan byk wraca z naprawioną tubą. Teraz jest jak nowa! Madame Gazela i jej znajomi wracają z zakupami. Widzę, że twoja złota rybka już dobrze się czuje. Tak, jest już zdrowa. Pomogła jej podróż autobusem. Rybka się pluska cały dzień, cały dzień, cały dzień. Rybka się pluska cały dzień, cieszy się. Dzień dobry, skąd wracacie? Byliśmy z rybką u weterynarza. Już jest zdrowa. Ojej, rybka kaszle. Jutro znowu musimy zawieźć ją do weterynarza. Zostawię wam samochód. Nie, tatusiu, pojedziemy autobusem. To zabawne. Dobrze, jedźcie autobusem. Wszyscy uwielbiają jeździć autobusem, zwłaszcza złota rybka. Pościelimy łóżko dla delfiny. Mamo, mamo! Czy delfina może spać ze mną? Weźmiemy dwie poduszki. Doskonały pomysł. Pepa i delfina położyły się do łóżka. Pa, dzieci. Pora spać. Jutro będzie męczący dzień. Delfina pójdzie z tobą do przedszkola. Jej! Dorme bien. Dorme bien to po francusku śpijcie dobrze. Wcale nie jestem śpiąca. Zaśpiewajmy sobie jakąś kołysankę do snu, Peppo. Tak! Frère Jacques, Frère Jacques, dormez vous, sonnez les matines, sonnez les matines. Francuska kołysanka delfiny uśpiła wszystkich. Delfina poszła z Pepą do przedszkola. Madame Gazelo, to jest moja francuska przyjaciółka Delfina Osiołek. Bonjour. O, bonjour, Delfino. Delfina śpiewała mi wczoraj bardzo ładną francuską piosenkę. Może nauczymy ją śpiewać po angielsku? Nauczmy ją śpiewać ding dong. Tak, zaśpiewajcie mi piosenkę ding dong. Pomoże mi w nauce angielskiego. Dobrze. Niech płynie ta pieśń, skoro dzieci tak chcą. Raz i bim, raz i bam, raz i bom. Bam, bim, bum, bim, bam, bim, bim, bom, bigli, bigli, bum. Bam, bim, bum, bim, bam, bum, bim, bom, bigli, bigli, bum. Dobrze, nauczyłam się kilku nowych słów po angielsku. Bim, bom, bingli, bungli, bum. Funta! Mama świnka wygrała!
Niesamowite! Proszę, oto nagroda! Hurra! Też chciałabym mieć misia olbrzyma, mamo. Jest za duży. Wcale nie! George i tata świnka jeżdżą na diabelskim młynie. Ruszamy! Och, tu jest naprawdę wysoko. Oj! Uff, cieszę się, że to koniec. 5 pełnych okrążeń za 1 funta. 5 okrążeń? O nie! Oj! Proszę, proszę! Sprawdź swoją siłę! Młot i dzwonek czekają! Co trzeba zrobić? A więc trzeba tym młotem uderzyć w przycisk. Jeśli dzwon zadzwoni, wygrywasz nagrodę! Nie trzeba nic umieć, liczy się tylko siła! Poproszę bilet. 1 funt! Kiepsko! Ho, ho! Jestem silny! Spróbuję wygrać! Odsuńcie się wszyscy! Bądź ostrożny, tato świnko! Nie masz wprawy! Tak, tata świnka jest trochę za gruby! Co? Chciałem powiedzieć, że tata świnka jest nieco zaokrąglony! Daj mi ten młotek! O, niech to! Nigdy nie widziałem niczego podobnego! Mama świnka wygrała wszystkie misie olbrzymy! Hurra! Mamusiu, czy mogę dać misie moim przyjaciołom? To bardzo dobry pomysł. Dziękujemy, Pepo! Jakie to miłe! Bardzo dziękujemy! Owej, chcę zobaczyć salę króla i królowej. Jest też inna sala z prawdziwym dinozaurem. Jej, dinozaur! Witaj, mamo świnko. Dzień dobry, pani. Ile biletów chcecie? 2 normalne i 2 ulgowe. Dinozaur! Aha, i 1 dinozaur. Pepa chce zobaczyć salę pełną rzeczy, które należały do króla i królowej. Jej! Dinosaur! George chce zobaczyć prawdziwego dinozaura. Dinosaur! Spokojnie, George. Zaraz zobaczymy dinozaura. Pepo, to są rzeczy, które dawno temu należały do królowej. To specjalny fotel królowej. Nazywa się tron. Jest piękny! To suknia królowej. Jest wspaniała. Spójrz, Pepo, to jest złota korona królowej. Wow, jaka piękna. Mamo, a gdzie jest telewizor królowej? Wtedy nie było telewizji. Nie było telewizji? A czy mieli komputery? Nie, komputerów też nie było. Byli całymi dniami. Mamo, gdybym była królową, jadłabym tyle ciastek, ile bym chciała. Pepa wyobraża sobie, że jest królową. Pyszne. Czy królowa Pepa życzy sobie jeszcze czegoś? Tak, więcej ciastek. Oczywiście. Ja zaraz muszę wracać do domu. Och, rozumiem. Po co innego? Zaraz cię trochę pochuśtam. Ale dziadku! Mam dosyć czekania. Ja też. I ja. Biegnijmy na karuzelę. Wszyscy chcą jeździć na karuzeli. Karuzela jest za bardzo obciążona. Zejdźcie wszyscy! Dziadku świnko, ja byłam tutaj pierwsza. A, bardzo proszę, możesz wsiąść na karuzelę. Ja też muszę wsiąść. O, dlaczego, Rebeko? Bo niedługo będą moje urodziny. O, no to wsiadaj. Ja! No dobrze. Czy wszyscy są już gotowi? Tak, tak! Stop!
Na karuzeli nie ma ani jednego chłopca. Czy teraz już wszyscy gotowi? Ja noszę okulary. Też muszę wsiąść. Każde dziecko stosuje własne przepisy. Ja muszę wsiąść, bo bardzo lubię marchewkę. No, czy teraz już możemy zaczynać? Nie, ja też muszę wsiąść, ponieważ umiem robić o tak. Przyszła mama świnka. Co tu się dzieje, dziadku świnko? Ja nie wiem. Zasady obowiązujące na placu zabaw są zbyt skomplikowane. Tu obowiązuje tylko jedna zasada. Brzmi ona: każdy czeka w kolejce. Co? Nawet takie maluchy? Nawet najmłodsi. Mamusiu, a bardzo starzy, tacy jak dziadek świnka? Tacy starzy jak dziadek świnka także. Na placu zabaw każdy czeka na swoją kolej. To mój mały brat George. To mama świnka. A to tata świnka. Świnka Pepa. Wyprzedaż staroci. Jest deszczowy dzień, a w dachu przedszkola jest dziura. Dzieci, dzieci, urządzamy wyprzedaż staroci. Pieniądze przeznaczymy na naprawę przedszkolnego dachu. Hurra! Każdy z was musi przynieść jakąś rzecz na wyprzedaż. Co mamy przynieść? Możecie przynieść starą zabawkę albo jakąś rzecz, której już nie używacie. Przyjechali rodzice, żeby odebrać swoje dzieci. Czas do domu. Nie zapomnijcie, dzieci, przynieść rzeczy na jutrzejszą wyprzedaż. Pepa jest w swojej sypialni. Wybiera zabawki na wyprzedaż. Pepo, czy już wybrałaś? Musisz wybrać tylko jedną zabawkę. Tak, wszyscy muszą pomóc w naprawie dachu przedszkola. Dobrze, już wybrałam. Wezmę dinozaura. Pan dinozaur jest ulubioną zabawką George'a. Pepo, nie możesz oddać pana dinozaura. Nie mogę? Nie. Nie. A niech to. Wybacz, George. Dinozaur. A może oddasz starego pajaca w pudełku? Dobrze. Teraz twoja kolej, tatusiu. Co? Wybiorę z twoich rzeczy coś na wyprzedaż. Ja daję kapelusz, a George podarował piłeczkę. A to co tatuś ma oddać? Już wiem, nasz telewizor. Telewizora nie. Cóż, niech pomyślę. Już wiem. Aromatyczne papucie. Nie, za aromatyczne. Już wiem, stary fotel. Koniec lekcji. Pepa wraca do domu. Tato, dziś ja biorę misia Teddy'ego do domu. O. Miś Teddy jest maskotką całej szkoły. Dzisiaj Pepa zabiera go do domu. Teddy ma piżamę, album fotograficzny i szczoteczkę do zębów. Wszystko jest w tej walizce. Rozumiem. Pepa, tata świnka i miś Teddy przyjechali do domu. Mamo świnko, dziś wieczorem przybył do nas specjalny gość. Ojej, a kto to? Miś Teddy. On ma elegancką piżamę, album fotograficzny i szczoteczkę do zębów. A po co mu album fotograficzny? Musimy robić zdjęcia ciekawych przygód, jakie go spotkają. O. Teddy podróżuje po całym świecie i wszyscy przyjaciele robią mu zdjęcia. Londyn, Paryż, Egipt. Ojej, miś Teddy ma bardzo ciekawe życie. O, u nas też chyba nie będzie się nudził. Pepa i George szykują się do snu. Przedstawiam wam misia Teddy'ego. Witaj. To nasz gość honorowy, więc zajmie najlepsze miejsce. O, właśnie, to jest pan dinozaur. Niestety, nie jest zbyt rozmowny. Teraz zrobimy zdjęcie do albumu Teddy'ego. Uśmiech, proszę. Uśmiech! Wiesz, tatusiu, bardzo bym chciała, żeby miś Teddy spędził u nas wyjątkową
bardzo interesujący dzień. Pojedźmy na biegun północny. A może do supermarketu? Tak! Myślę, że miś Teddy nigdy dotąd nie był w supermarkecie. Dobrze. George jest przeziębiony. Czy George będzie brał lekarstwa? Nie, ale powinien pić ciepłe mleko przed snem, bo mu to pomoże zasnąć. Dziękujemy panu doktorze. Nie ma za co. Do widzenia. George leżał w łóżku cały dzień. Teraz Peppa też się kładzie. George, lepiej się czujesz? George nie czuje się lepiej. George, proszę nie kichaj tak głośno. To jest nie do wytrzymania. George, przyniosłam ci ciepłe mleko. Pomoże ci zasnąć. Ciepłe mleko sprawiło, że George zrobił się bardzo, bardzo śpiący. Dobranoc, moje małe świnki. Jak przyjemnie i cicho. Nadszedł ranek. George spał bardzo dobrze. George jest zdrowy. Chodźcie wszyscy, jest piękny słoneczny dzień. George założył kapelusz przeciwdeszczowy. Nie chce się znowu przeziębić. O, George, dziś nie musisz nosić kapelusza. Czemu? Bo jest gorąco i słonecznie. Czemu? George, przestań nas zamęczać i wciąż pytać czemu. Czemu? George'owi naprawdę jest lepiej. Lubię morze, lubię piach, lubię skakać Suzy wraz. Lubię ping, lubię pong, lubię Zoe skakać wciąż. Już wiem, zrobimy zawody, która z nas będzie najdłużej skakać. Dobrze. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 7, 8, 9. Wygrała Zoe! Hurra! 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 Nej! Pedro, poskaczesz z nami na skakance? Dziękuję, Pepo. Ja wolę hula hop. Kręć się, kółko, kręć się, kółko. Kręcimy się i my. Kręć się, kółko, kręć się, kółko. Raz, dwa, trzy. Ile razy potrafisz zakręcić kółkiem? 1 003 000. Jej, to dużo. Będziemy liczyć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Tylko 8. Jestem trochę zmęczony. Później się będę z wami bawił. Ile razy się zakręcisz, Emily? Ja mam specjalny sposób kręcenia. Emily słoń kręci hula hop na trąbie. Hurra! Myślę, że zrobiłaś chyba ze 100 obrotów. George chce się bawić w skaczącą żabkę. George lubi skakać jak żabka. Wszyscy poskaczemy jak żabki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10. Tata świnka wrócił z pracy do domu. Witam wszystkich. Witaj, tatusiu. Tato świnko, mamy mały problem i... Później, mamo świnko. Muszę teraz biec na mecz. Gdzie jest moja koszulka? Tutaj. Nie żartuj sobie, Peppo. To jakaś sukienka mamusi. Jest różowa. Nie, tatusiu. To twoja koszulka piłkarska. Trochę się zachlapała błotem. Dlatego wypraliśmy ją. No i wszystko się zafarbowało.
Przepraszam, tato. Przecież nie mogę założyć różowej koszulki. Czemu nie, tatusiu? Różowy to bardzo ładny kolor. Co sądzisz, George? Nie. George nie lubi różowego. Przyszli przyjaciele tatusia. Pan Byk, pan Królik, pan Kucyk i pan Zebra. Muuu! Czy tata świnka zagra dzisiaj z nami? Poczekajcie chwileczkę. Spójrz na drużynę. Potrzebuję białej koszulki. Tatusiu, masz białą koszulkę. Zdejmij tylko marynarkę. Widzisz? Fantastycznie. Dziękuję, Peppo. Witajcie wszyscy. Witaj, tato świnko. Niezła koszulka. Bardzo elegancka. Dziękuję. Chodźmy, zacznijmy grać. Tak. Gol! Hurra! Tato, całą koszulkę zabrudziłeś błotem. Oczywiście, Peppo. Koszulki piłkarskie muszą być zachlapane błotem. Tata świnka uwielbia grać w piłkę. Wszyscy lubią grać w piłkę, zwłaszcza kiedy wszędzie jest błoto. Modele planet są tekturowe, ale prawdziwe planety składają się ze skał, lodu i gazu. Księżyc jest zrobiony z sera, oczywiście. Nie, księżyc jest ze skały. Proszę zachowywać się poważnie, bez śmiechów i głupich żartów. Jesteśmy na księżycu. Ale to nie jest prawdziwy księżyc, prawda? Tak. Gdyby to był prawdziwy księżyc, z łatwością mogłabyś mnie przeskoczyć. Czy wiecie, dlaczego nie możemy skakać tak wysoko jak na księżycu? Grawitacja! O, racja, Edmundzie. Dzięki grawitacji utrzymujemy się na powierzchni Ziemi. Na księżycu jest ona słabsza i możemy skakać wyżej. Tutaj możemy skakać tak jak na księżycu. Zapewnia nam to nauka. To niesamowite. Jak to możliwe? Przy pomocy gumowych lin. Pan Królik przypiął wszystkich do gumowych lin. Księżycowe skoki to świetna zabawa. Proszę o uśmiech. Księżyc! I to już koniec podróży. Miłej zabawy. Czy na księżycu rosną drzewa? Nie. A czy są tam samochody? Nie. A czy na księżycu są sklepy? Nie, nie są potrzebne. Witam w księżycowym sklepie. Mamy tu mapy, książki, a także zdjęcia skaczących świnek i jednego słonia. O, widzicie? Skaczemy po księżycu. Może chcecie ciastko księżycowe? W jego nadzieniu widać uśmiechnięty księżyc. O. Mamy też ser księżycowy. Ile to kosztuje, pani Królik? 5 funtów, proszę. 5 funtów? To wcale nie drogo. Lubię księżyc, bo jest bardzo interesujący. To bardzo smaczne. Ojej, Peppo, chyba jesteś chora. Och, spokojnie. Zadzwonię do doktora Niedźwiedzia. Doktor Niedźwiedź, słucham. Peppa źle się dziś czuje. Ma calutką buzię w wysypce. Niech Peppa zostanie w łóżku, a ja przyjdę z wizytą. Doktor Niedźwiedź przyszedł jak obiecał. Witaj, Peppo. Jak się czujesz? Nie za dobrze. Pokaż mi język, proszę. To nic poważnego. Peppa ma tylko wysypkę. Dostanę lekarstwa? Wysypka szybko zejdzie. Ale jeżeli chcesz, mogę ci przepisać jakieś lekarstwo. Tak, proszę. Ostrzegam cię, że to nie będzie smaczne. Otwórz szeroko buzię. Ojej, okropne! Moja droga, jesteś bardzo dzielną dziewczynką. Peppa musi zostać w łóżku. Zadzwonię później, żeby sprawdzić, jak się miewa. Czy ktoś może ją odwiedzać? O tak, oczywiście. Wysypka nie jest zaraźliwa.
Do widzenia. Do widzenia, doktorze Niedźwiedziu. Mamo, czy mogę już wstać? Doktor Niedźwiedź kazał ci zostać w łóżku przez jakiś czas. O, ale to takie nudne. Doktor powiedział, że możesz przyjmować gości. Czy Suzy Owca może mnie odwiedzić? Suzy Owca jest najlepszą przyjaciółką Pepy. Zadzwonię do Suzy Owcy. Witam, pani Świnko. Pepa chciała porozmawiać z Suzy. Witaj, Suzy. Witaj, Pepo. Nie czuję się najlepiej. Mam czerwoną wysypkę na twarzy. Był u ciebie doktor? Tak, był doktor Niedźwiedź. Powiedział, że nie jestem zdrowa, ale za to bardzo dzielna. Pepa i George jedzą swoją ulubioną potrawę. Spaghetti. Och, okropny hałas. Skończyłam! Ach, nareszcie chwila ciszy. O! Co to? To jest ząb. A skąd się tutaj wziął? Pepo, powinnaś przejrzeć się w lustrze. O! To mój ząb. Wypadł mi. Nie martw się, Pepo, to ząb mleczny. One powinny wypadać. Wyrośnie mi nowy, mamo? Tak, na pewno, Pepo. A to znaczy, że przyjdzie do ciebie zębowa wróżka. Zębowa wróżka? Tak, zębowa wróżka. Jeżeli dziś wieczorem położysz ząb pod poduszką, to zębowa wróżka... Zębowa wróżka weźmie ząb, a w zamian za niego zostawi ci lśniącą monetę. Kiedy dorosnę, chcę zostać zębową wróżką. A ty kim chcesz zostać, jak dorośniesz, George? Dinosaur. Dinozaurem? Szybko, George, pora spać. Czekamy na zębową wróżkę. Zanim się położycie, umyjcie zęby. Pepo, co robisz? Myję mój ząb, żeby był ładny i czysty dla zębowej wróżki. Pepa bardzo spieszy się do łóżka. Wkłada pod poduszkę ząb dla zębowej wróżki. Dobranoc, Pepo i George'u. Oj. Telefon dziadka Świnki wpadł do wody. Mówi babcia Świnka. Halo? 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 Musimy jakoś inaczej przesłać babci wiadomość. A? Wiadomość dla babci. Poli może polecieć do babci. Doskonały pomysł, Peppo. Nauczę Poli, co ma powiedzieć babci. Dziadek Świnka mówi... Dziadek Świnka mówi... Pomocy, pomocy! Pomocy, pomocy! No i widzicie... To łatwizna. Dziadek Świnka mówi, łatwizna. Głupie ptaszysko. Głupie ptaszysko. Witaj, Poli, dlaczego tu przyleciałaś? A? Dziadek Świnka mówi... Co powiedział dziadek Świnka? Ty głupie ptaszysko. O! Pomocy, pomocy! Wielkie nieba, dziadek potrzebuje pomocy. Dziadku psie! Witaj, babciu Świnko! Dziadek Świnka potrzebuje pomocy! Proszę, popłyńmy do niego! Madam, cała przyjemność po mojej stronie! Hurra! Ahoj tam! Potrzebujesz pomocy, kapitanie? Może... Czy chcesz, żeby moja stara zardzewiała łajba uratowała cię, dziadku Świnko? Tak, poproszę, dziadku psie. Łap, kapitanie! Tak jest, kapitanie! Dziadek pies jest najlepszym przyjacielem dziadka Świnki. Babciu, czy Poli przekazała ci, że potrzebujemy pomocy? Tak, Poli to bardzo mądra papuga. Powiedz, jestem mądrą papugą! Jestem mądrą papugą!
Ha 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 ha